Cześć wszystkim! Znowu pan 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Chcemy się dowiedzieć, co się dzieje w tym. Tak. This isn't the treatment that they were promised upstairs by the cushioned seats and lush carpets. Zdecydowanie nie. Is that the cure for soul sickness? To be thrown into a cell and subjected to the whims of your captor? Dokonała tu wielkich postępów. Ci animanci są równie szaleni jak ich pacjenci. Ale gdyby wszystkich tak traktowano, lecznica dusz by nie przetrwała. Czym ci pacjenci sobie w ogóle na to zasłużyli? Przydałaby się większa stanowczość. Oto źródła całej tej wiedzy, którą się tak podniecałaś. Usłyszeć czymś... O czymś to, co nie... Co samo, co użyć na własne oczy. Ruszajmy w drogę, to miejsce dręczy duszę. Ta. Ile mam stanowczości? 15, tak? 15. Przydałoby się 16. Ta stanowczość chyba plus 1 tylko mam teraz. No, sprawdzę. Plus 1 nader, plus 1 trwające czuwanie pielgrzyma. Tak. Znajdziemy jakiś przedmiot plus 2 to stanowczością. To może go damy paladynowi. Chyba nic innego nie mam, co by nam dawało stanowczość. Też tylko plus 1. Te. No nic. Hey there. Okej, z tym chłopcem mamy chyba porozmawiać. To nie jest chłopiec. Zwykły młodzieniec stoi po środku pomieszczenia. Jego postura jest niezgrabna i półprzygarbiona. Patrzy nieruchomo przed siebie, a sporadyczne mrugnięcie oczu to jedyny ruch, jaki wykonuje. Nie można określić, czy zauważa twoją obecność, gdyż jego spojrzenie jest puste i zaszklone jak u lalki. W tym stanie granice pomiędzy waszymi duszami są cienkie i nieszczelne. Dają się łatwo przekroczyć, jeżeli tylko tego chcesz. Okej? Zamykasz oczy i sięgasz w kierunku duszy chłopca, a kiedy się zbliżasz, ogarnia cię nagły niepokój. Odkrywasz ciepło i zimno jednocześnie. Z trudem łapiesz oddech, zalewa cię pot i przechodzą cię zimne dreszcze. Dusza, do której się zbliżasz, jest groźna niczym pasożytnicza roślina, która dusi swego żywiciela. Drapieżna i bezlitosna. Wasze drogi już kiedyś się skrzyżowały. Zdajesz sobie z tego sprawę zbyt późno, aby zareagować. Czujesz, jak toniesz w nieskończonej otchłani myśli i wspomnień. Stoisz teraz w celi. W tej samej celi, w lecznicy dusz. Czekasz pośród pustych, oświetlonych blaskiem księżyca korytarzy. Na samym końcu działu otwierają się drzwi. Pod kamiennym sklepieniem ukazuje się sylwetka cielesnego golema. Dokonujesz rutynowego obchodu, zawsze zatrzymując się w tych samych miejscach. Nieudane dziecko ponurych stwórców. Gdy konstrukt podchodzi bliżej, zwijasz się i wyskakujesz naprzód, przybijając się przez ciało chłopca, jak przez cienką powłokę. Wyczuwasz, jak opada ona na podłogę na podobieństwo marionetki, której nagle odcięto sznurki. Niczym niematerialny podmuch wiatru pędzisz w stronę golema. Szybciej, powtarzasz sobie w myślach, szybciej. Szybując w stronę nieudolnie wykręconej poczwary, czujesz, jak siła wypływa z twojej duszy. Przedostajesz się do wnętrza golema i przejmujesz zagnieżdżoną tam duszę, osaczając ją i obezwładniając. W tej nowej powłoce odzyskujesz siłę. Ciężkim krokiem podążasz wzdłuż korytarzy, nie zwracając na siebie uwagi pozostałych konstruktów. Odprowadzają cię jedynie nieufnie i podejrzliwe spojrzenia szaleńców. Dochodzisz w końcu do gabinetu zawalonego księgami, zapazgranymi kartkami papieru i niepokojącymi przyrządami do animacji. Kładziesz swe przerośnięte dłonie na wielkiej maszynie stojącej pośrodku pokoju, misternej konstrukcji sferycznej naczyń, rurek oraz zwojów i zabierasz się do pracy. Zaginasz przewody, rozrastając tym samym mechanizm. Otoczenie zaczyna rozciągać się poza ciebie, a może ty rozciągasz się poza otoczenie. Przestrzeń dookoła rozmywa się. Kiedy wszystko wraca do normy, odkrywasz, że znajdujesz się gdzieś w innej... gdzieś na otwartej przestrzeni. Dzień jest pogodny, stoisz przed tłumem usadowionych wysoko nad sobą kaskadowych
siedziskach amfiteatru. Grasz przed widownią, świadomie tkwiąc w bezruchu, ale bynajmniej to nie jest przedstawienie. Łysawy mężczyzna o szczurzej twarzy przypina ci cię pasami do maszyny, tej samej, przy której przed chwilą manipulowałeś. Po raz pierwszy dostrzegasz swoje ręce krótkie i poulchne, bez wątpienia należące do małej dziewczynki. Jednakże to ciało nie do końca należy do ciebie. Twój umysł nadal wypełniony jest tą samą determinacją, nieczułością co wcześniej. Powłoka sama w sobie jest pusta i zimna. W przeciwieństwie do innych nie zamieszkuje jej żadna dusza. Mężczyzna przemawia, a tłum wiwatuje mu, klaszcząc z entuzjazmem godnym powitania bohatera. Obserwujcie, mówi, po czym pociąga za dźwignię. Maszyna zaczyna drżeć i iskrzyć, po skroni mężczyzny wpływają krople potu. Chwilowy niepokój publiczności szybko przeraża się w zachwyt, gdy kryształowa sfera wypełnia się promieniującą mgiełką, która rozświetla cały teatr. Mężczyzna odkręca zwój i poświata zaczyna powoli spływać w dół cewki biegnącej wzdłuż miedzianego drutu prowadzącego do dwóch elektrod umieszczonych pod twoimi pachami. Tajemnicza substancja dociera do twojego ciała, ale nic już nie odczuwasz. Wszystko idzie zgodnie z planem, ponieważ sabotowałeś jego pracę już od dłuższego czasu, regularnie fałszując dodatki, zmieniając ustawienia i bawiąc się różnorodzonymi jak kukiełkami. Mimo to udajesz, żeby wszystko wyglądało dokładnie tak, jak widzowie spodziewają się, że wygląda. Nasycenie ciała duszą. Nagle maszyna gaśnie, mężczyzna rozpina się pasów, przypatrując się typowo dla naukowca troską. Odwraca się do tłumu. Patrzcie! Krzyczy, ale na jego głosie wyraźnie słychać wahanie. Powoli zmazony stawiasz pierwszy krok, potem następny, a potem jeszcze jeden. Spoglądasz na mężczyznę i nawiązujesz z nim kontakt wzrokowy. Do którego żaden próżnorodzony nie byłby zdolny. Tłum zamiera. Na twarzy mężczyzny maluje się ulga. Jak się czujesz? Pyta tak, by wszyscy usłyszeli. To właściwy moment. Nabierasz powietrza w płuca i wydajesz z siebie przeraźliwy skrzek. Mężczyzna zbliża się do ciebie z wyciągniętymi rękami, ale ty uciekasz w drugą stronę, wprost na machinę. Z całej siły walcz głową w kryształową kulę, rozbijając ją na drobne kawałki, a twoja twarz zalewają stróżki ciepłej krwi. Uderzasz ponownie, każdorazowo słysząc paniczne krzyki dobiegające z widowni. Nim mężczyzna dociera do ciebie, twoje ciało opada bezwładne i dygocze na zimnej podłodze. Zadowolony opuszczasz ciało w poszukiwaniu kolejnego nieświadomego żywiciela. Kto po czymś takim zaufa animacji? Okej, dobra. Widzimy, co tu się dzieje. Najwidoczniej jakiś agent Bractwa Ołowianego Klucza nauczył się wychodzić ze swojego ciała i kontrolować między innymi ciała próżnozrodzonych, dzięki czemu wykorzystał to, aby właśnie zasiać niepokój do animacji. Okej? Dobra, czytajmy dalej. Znów odrywasz się od swojego otoczenia, przekraczasz kolejne granice wspomnień istnień, spadasz coraz głębiej w otchłań zdrad, morderstw i kłamstw, które formują gestą sieć spisków, niemożliwych do ogarnięcia umysłem śmiertelnika. Ostatecznie budzisz się w pokoju, który wydaje się znajomy. Jest przestronny, a pośrodku znajduje się wysokie urządzenie, w które oprawiony jest aderowy monolit. Pokój pełen jest osób wpatrujących się w urządzenie. Nagle zostajesz wyrwany ze swojego stanu i powracasz do rzeczywistości, a uprzednio katoniczny chłopiec z celi patrzy na ciebie, wprost na ciebie, chłonno cię oceniając, kalkulując. Nie macie mnie wątpliwości, że dusza wpatrująca się w ciebie, wnętrza tej zapożyczonej łupiny należy do człowieka, który doprowadził do twojego przebudzenia. Widzący! Okej. Okay. To jest twist. On doprowadził do naszego przebudzenia? Zmieniłeś mnie w widzącego. Musisz to cofnąć. Doprawdy? Nie ukrywa braku zainteresowania, ale nadal siły znaleźć twoje spojrzenie. Cicho odchrząkuje, a jego wzrok na chwilę łagodnieje. Wydaje się, że przez chwilkę rozpoznaje cię. Otwiera usta, ale widać, że myśli nad tym, co powiedzieć. Jego szczęki zaciskają się. Znam to spojrzenie. Jesteś głodny. Żadne odpowiedzi, które zaspokoją twój niedosyt. Zżera to twoją duszę. Przywłaszcz sobie twój powód do istnienia. Jesteś jak wszyscy inni. Pomagaj ci się od tego uwolnić.
Porusza się bardzo zwinnie, odskakując poza twój zasięg. Na jego twarzy nie widać złej woli, a jedynie obojętność hodowcy dobijającego chore zwierzę. Nagle osuwa się naprzód. Okej. Okay. Jesteśmy trochę w złej pozycji. Okej. Wszyscy nas zaatakowali. Chwila, co to było za... Wieniec popiołów została dodana do listy zadań w Aronie. Przygotowa kasa za 3 dni. Okej. Dobra. Przyjrzymy to później. K na prawdopodobne wspomnienie 6 trafiło. Okej. Eder, podejdź tutaj. Cielesny konstrukt. On może mieć obrażenia, ale też odporność na obuchowe, tak mi się wydaje. Brat, ty przejdziesz tutaj. Zaczniesz atakować grama. Gdzie jest... Jesteś ty. Dobra, podejdź tutaj też bliżej. Okej, oszalały pacjent. Tak sporo ich tutaj idzie. Nie mam żadnych przywołań. Znaczy mamy, ale nie teraz. Przywal gramowi. Ty możesz oślepić tego szalego pacjenta, ale dopiero jak chcesz. Okej. Okay. Powinniśmy coś zaczarować, póki na nas idą. Ty, odsuń się. Ponieważ zaraz tutaj przeleci coś. Okej, okay. Paladyn ma całkiem sporo szansę uniku, więc... Dobrze, dać sobie radę. Okej, nie wiem gdzie ty lecisz. Może strzelać do niego. Okej, on tu zaraz do nas podleci. To w sumie ty masz brygantynę, więc możesz sobie do niego wręcz. Okej, on tutaj będzie bił na maga pewnie, więc go ślepi. Nie, rzucił się na kanę, to dobrze. Problem jest tutaj, że to oni zaraz zaczną nas bić. Dobra. Okej. Konstrukt pada dosyć wolno. Dobra, ty rzuć zaklęcie obronne. Okej. Ty możesz przerzucić się na sztylety. Okej. Ty nie jesteś w zwarciu, więc możesz się zrobić. Paladin mocno brywa. W sumie nie wiem od kogo. W sumie przeszła przez niego ognista kula, ale chyba miał całkiem sporo szansę tam. Okej, gram tutaj nam zakaże. Okej. Dobra, zacznijmy rzucać uderzenia. Dobra, ten szalały pacjent padł. Batiksa teraz idzie do nas. Zajmiemy ją walką. Konstrukt niedługo padnie pierwszy. Dobra, złodziejka będzie musiała stankować paru tych szalałych pacjentów. Okej, okay, na przykład grama. Dobra, może uderzmy tutaj. Się bardziej przyda. Okej. On jest w cienkiej sytuacji. Ale może da sobie radę. Niech rzuci pancerz.
Okej. Bij się dalej z tym konstruktem, całkiem nieźle mu idzie. Redukcja obrażeń, tak, na obuchowe są bardziej odporne, na ogień są mniej odporne. Dobra, myślę, że paladyn pomoże mu w takim razie. Ogniem. Eder zajmuje się tymi tutaj panami. W pierwszej kolejności. Okej, dobra, chciałem przerwać. Dobra, świetnie. Oni szybko popadają. A co jeszcze mogę rzucić? Okej, możemy ich oszołomić. Tak, 70% szans. Całkiem nieźle. Patrixa też niedługo padnie. Ty możesz rzucić jakieś zaklęcie. Zrzuć kajdany. Nie, to nam niepotrzebne. Okej, to byłoby ciekawe, ale chyba... Spróbujmy to, jak to działa. Może to tylko na wrogów działa. Okej. Dokończysz Patrixa. Ostateczny cios. Użyj jeszcze raz tego płonącego. Okej. Zadziałał całkiem nieźle. Okej, on odszedł od walki, więc będzie mógł się zająć teraz tym konstruktem. A nimi pozajmują się nasi waleczni członkowie drużyny. Na przykład ten. Dobra, możesz wrócić do tego. Nie. Okej. Możesz strzelać. Dobra, ciekawe czy uda nam się powalić konstrukt. Okej, ten konstrukt zaraz padnie. No, udało się powalić, fajnie. Dobra. Teraz ty pomożesz jemu, ty sobie zmienisz. Ty sobie zmienisz na arbalet i będziesz strzelać. A ty pomożesz w ten sposób. Okej. Gładko. No, tak bym to ujął, że gładko poszło. Szkoda, że trzeba było wszystkich wymordować, ale... Chyba nie mieliśmy wyboru. Dobra, mnóstwo krapu. I słychać krzyki. Więc pewnie... Wreszcie Asylum wcale nie lepiej się dzieje. Czy mamy? Chyba nie. Podajmy resztę cel. Czy czasem nie będą posiadały czegoś ukrytego. Quick and quiet. Ta. Reszta lecznicy może poczekać. Słychać, że się mordują, więc... Nie musimy im przeszkadzać. Tak. Tak, sprawdzam to tylko z mojej dokładności. Cała drużyna nie musi chodzić. Okej. Okay. Da na to, że nic nie ma. Okej, dobra. Chciałem być pewny. Dobra. Drużyna gotuje się. Tak, jak myślałem. Dobra. Ktoś go tutaj zagruje. Na przykład... Ty go zagrujesz. Podejdźmy tutaj bliżej, żeby na pewno się nie przedostał.
Okej. Okay. To źle to wyszło. A nie, dobra. Nie wiem, co tam jest. Teraz. Aha. Dobra, usuńmy im. Zmieńmy trochę pozycję. Hej there. Okej, okay, dobra. Powinno być okej. Raz, strzelaj tutaj. Jeszcze jedno uderzenie. Tak bardziej z boku musimy się ustawić, tak. Okej. Okay. Nie wychodź. Trzymaj pozycję. Okej. Okay. Dalej puszczę ogień. Okej, okay, dobra. Nie wyszło najlepiej, ale... Możemy przerwać walkę. Tak. W ten sposób. O. Sure. Wow, wszyscy oszaleli. Wichty się wydostały. Okej, wiecie co? Wycofajmy się. To są nośniki dusz? Tak. Wycofamy się. Użyjmy lśnienia. I będzie dobrze. No, poczekajmy chwilę, żeby się tutaj wszystkie zebrały. Dobra, po kolei. Dobra. Niech wszyscy przeładują. Sure. Okej. Kolejny konstrukt. A, pójdzie salwa z naszych... z naszych broni palnych. To całkiem szybko padają. Okej, cielesny konstrukt już mamy maksymalne. Już mamy maksymalne doświadczenie. Ale... oczyszczę. Jeszcze. Lecznicę z tych konstruktów, że tak to imę. Okej, wiecie co? Cofajmy się tak. Już możecie otworzyć ogień. Nie, czekaj. Poczekam, aż podejdzie. A, ma taki duży zasięg, nie musi podejść. Okej, okay, dobra, na przyszłość muszę najpierw paladynem zacząć walkę. Dobra. Sure. Więcej wichtów również się znalazło. Szczęście, tak, to jest potyczka. Jak przyjdzie ich więcej, to po prostu więcej ich pozabijamy. O, redukcja obrażeń zero. Często się spotyka coś takiego. Trzeba już maksymalny. Okej, okay, tutaj się coś otworzyło, ale wiesz, sam najpierw zajrzę do laboratorium. Czy coś się tam wydarzyło. Wygląda na to, że ostatecznie będziemy musieli pójść i tak w tamtą stronę. Okej, okay, dobra. Safe. I co, Azo? Głupio ci, co? Coś ty zrobił! Prowadziłeś eksperymenty na pacjentach wbrew ich woli, kaleczyłeś ich duszę. Widziałem to na własne oczy. W jaki sposób? Zrozum, to należało zrobić.
Talomar i inni wszystko mi odebrali. Dosłownie wszystko. A byłem tak blisko. Musiałem się dowiedzieć. Musiałem się dowiedzieć, w którym miejscu popełniłem błąd i dlaczego. Sam w tym, że nie popełniłeś błędu. Tylko po prostu nigdy nic nie zrobiłeś dobrego. Wyobraź sobie wartość mojej pracy, gdyby mi się powiodło. Miałem już coś, co pozwoliłoby mi sprawić, aby te wszystkie próżnorodzone niemowlęta mogły przypomnieć prawdziwe osoby. A gdybym zyskał jeszcze kilka mecenasów i poświęcił dodatkowo kilka lat badań, to kto wie? Nikt nie zaszedł tak daleko w poszukiwaniu rozwiązania problemu dziedzictwa. To dlatego muszę dalej pracować, to dlatego muszę tak ryzykować i działać potajemnie, to dlatego musisz dla mnie okłamać Telomera. Powiedz mu, że jestem poza wszelkimi podejrzeniami. On prowadzi te swoje badania, ale nie prowadzą one donikąd. Wszystko, co mu się udało osiągnąć do tej pory, było złudzeniem zrobionym przez tego widzącego, który bawił sobie się z niego w głupka. Wszystkim powiem, kim naprawdę jesteś. A. No cóż, mogę się domyśleć, że tak to się skończy. No cóż. Biedny głupiec. Pacjent to mężczyzna w wieku około 30 lat, brak zdolności mowy zupełnie w wyniku nadmiernej fragmentacji duszy czyni go idealny kandydat do aktualnych badań. Niestety eksperymenty spowodowały znaczne bóle i wzbudziły panikę. Musiałem więc skorzystać z pomocy strażników, aby mu zastosować ostateczne procedury. Ta, tyle jeżeli chodzi o ochotników. Dobra. Dziennik badawczy ASO. Jestem bliski przełomu. Znalazłem odpowiednie źródła esencji i nośniki opowiadały pozytywnie nasycenie surogatem. Następnym logicznym krokiem są testy na ludziach. Hey there. Nie widzę, żeby z tych testów coś wychodziło. Dobra, ciekawe co się tutaj przytrafiło na tym oddziale z wichtami. Może zanim zabiłem Azo, powinienem zbadać resztę oddziału i zobaczyć, czy zajęły się jakieś pozytywne skutki jego badań. Aczkolwiek wątpię. Okej, w następnym odcinku zobaczymy, co się tutaj dzieje. Pozabijamy całą resztę golemów, żeby oczyścić lecznicę. No i cóż, no i w końcu wydostaniemy się, już chyba myślę, że na pewno, z Zatoki Buntu i wyjdziemy po jakąś akcję. Taką inną niż mordowanie bezbronnych. Mniej więcej tak pacjentów. Dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.